13 października bieżącego roku w Gminnym Ośrodku Kultury Regionalnej w Kościelisku odbył się wernisaż wystawy prac Andrzeja Gibały. Sam wernisaż przebiegał pod dyktant do hasła prac fotografa Botaniczne uroki Kościeliska. Wynika to z mojego wykształcenia. Jako inżynier leśnik zacząłem chodzić po Tatrach i interesować się wielością gatunków, jakie można spotkać w górach. To jest olbrzymia przygoda sama w sobie. Nie dla jakiegoś uzewnętrzniania się, tylko sama sztuka poszukiwania tej gościnności, śledzenia w internecie, gdzie można ją znaleźć i w związku z tym można planować różnego rodzaju wycieczki, wyprawy po całej Europie. W trakcie wernisażu autor prac wspomniał o historii swoich fotografii, przybliżając słuchaczom uroki tatrzańskiej roślinności. Wystawę można oglądać do 17 listopada bieżącego roku.